Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym też rozważyć z wami słowo, które zapisane jest w liście, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w siedemnastym wersecie. Słowo, które myślę, ten werset jest nam bardzo dobrze znany, dlatego że Paweł napisał w nim tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na to słowo w Chrystusie. Też mówiłem w niedzielę kazanie na ten temat w Chrystusie, jak widzi mnie Bóg, dlatego że gdzieś cały czas po mojej głowie chodzi właśnie to słowo w Chrystusie. W Chrystusie. Biblia jest pełna opisów tego jak widzi nas Bóg w Chrystusie, niż to jedno o którym dzisiaj będziemy mówić. Zobaczcie, że kiedy jesteśmy w Chrystusie, to nie ma znaczenia Skąd pochodzimy, jaką mamy narodowość, jaki językiem mówimy, lub jaki poziom wykształcenia mamy. Wyrażenie w Chrystusie, w Panu, w nim pojawia się 164 razy w samych listach Pawła. I ono ma znaczenie do tego, abyśmy dobrze zrozumieli przesłanie Nowego Testamentu, abyśmy dobrze zrozumieli przesłanie dobrej nowiny. Być w Chrystusie to nie oznacza być w Chrystusie jak jakieś narzędzia w pudełku albo nasze ubrania w szafie, ale oznacza to być w takiej intymnej społeczności z Chrystusem jak gałąź w drzewie. I obraz tego widzimy w Ewangelii Jana w 15. rozdziale, kiedy Jezus porównuje się do winorośli, a nas do pędów, które trwają w nim i przynoszą owoc. To właśnie ta osobista więź z Chrystusem. Jest znakiem rozpoznawczym uczniów i naśladowców Chrystusa. John Stott w jednym ze swoich kazań powiedział tak: Być w Chrystusie oznacza odnaleźć osobiste spełnienie, cieszyć się jednością i doświadczać radykalnej zmiany. Tylko wtedy możemy stać się solą i światłem świata, dzieląc się dobrą nowiną z innymi, wywierając wpływ na społeczeństwo, a przede wszystkim starając się przynosić cześć i chwałę Jego cudownemu imieniu. No właśnie, być w Chrystusie oznacza radykalną przemianę. Jeżeli jesteś w Chrystusie to w Twoim życiu widać radykalną przemianę i stajesz się solą i światłem dla świata, dla tych ludzi, z którymi się spotykasz, bo widzą w Tobie, że jesteś nowym stworzeniem, które jest, u, jest w Chrystusie i doświadcza radykalnej przemiany. Zachęcam do tego, żebyśmy właśnie dzisiaj spojrzeli w swoje życie i zobaczyli, czy faktycznie jesteśmy w Chrystusie? Czy faktycznie mamy tą intymną społeczność z Chrystusem? Czy faktycznie jesteśmy tak związani z Chrystusem, jak gałąź z drzewem? Jezus winoroślą, a my pędami. Kto trwa w Nim, kto jest w Nim, przynosi obfity owoc. Radości w Panu pozdrawiam, do usłyszenia jutro, Pan Bóg pozwoli.